Marek Monikowski, tajemniczy pan Dink. Pan Dink jest tajemniczym panem. Spytajcie o to mą Roxanę, bo zna go osobiście ponoć, choć tak naprawdę nie wiadomo. Dumały nad tym cztery ciotki, ile w tym bajki, ile plotki, żeby pan Dink z telewizora mieszkał w wiatraku nie od wczoraj. A wiatrak stoi tuż za oknem, więc mało jest prawdopodobne, żeby nikomu prócz Roxany pan Dink po prostu nie był znany. Ja sam naocznym świadkiem byłem, kiedy Roxana po drabinie weszła zapukać do sąsiada i krótką chwilę z nim pogadać. Nie mam zwyczaju podsłuchiwać. Powtórzę więc, co oświadczyła. Że pana Dinga w domu nie ma. Na wczasy dzisiaj gdzieś pojechał. Tak powiedziała Dinga żona. Trochę na męża rozzłoszczona, bo choć pociągi kursowały, on ich samochód zabrał biały. Do dzisiaj nie wiem, szczerze przyznam, czy to Roxana tylko zmyśla, czy też pan Dink, co w bajkach grywa, lubi w wiatrakach przemieszkiwać. Hej Lisku, czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.